feel really disappointed, but I don't really believe that we lost the match today. We lost the match, you know, the playoff during the season, yeah. With all the bad luck we got during with the injuries and last meeting against Krasno, yeah, we raised like all the meeting without any track grading, yeah. So I don't know how clever that was, so it's bad luck, yeah. And at the moment, do you have any conclusion about this all season? Not really. Bad luck, and it's speedway, yeah. It's sport. It's going up and down, yeah. So that's why it's fun when you're going up. Sometimes you go down, yeah. No niestety, nikt sobie tak nie wyobrażał tego wieczoru, no ale taki jest żużel. Przejechaliśmy z planami, żeby wywalczyć 3 punkty. Niestety się nie dało, przegraliśmy. Wygrał zespół dzisiaj zdecydowanie lepszy, bo Osów się lepiej prezentował niż my. Można powiedzieć, że do 3 zawodników nie można mieć pretensji. Dobre zawody pojechał od 3 biegu Wadim Tarasenko, dobrze prezentował się Andreas Liager, no i Wiktor Przyjemski. Pozostali robili większe bądź mniejsze błędy i to się stało, że dosyć mocno przegraliśmy. Na pewno ten sezon dla nas był pechowym sezonem. Mieliśmy sporo kontuzji, Adrian Gała, Grzesiu Zęgota 2 razy, David Belego, więc to się na pewno złożyło. I ten awans do play-offu my nie przegraliśmy dzisiaj w Osowie, my przegraliśmy wcześniej. U siebie 2 punktami z Owem, Rybnik, bonus w Łodzi. Przegrana u siebie z Krosnem, więc dużo składowych było, że po prostu te play-offy dla Polonii nie w tym roku. Natomiast na pewno wyciągniemy wnioski, wzmocnimy zespół i w następnym roku będziemy atakowali i play-offy, i to, żeby awansować do Ekstraligi.